Dzień 15. Józef był świadkiem pokłonu pasterzy, którzy przybyli na miejsce urodzin Jezusa, gdy anioł zaniósł im tę wielką, radosną wiadomość. Był też później świadkiem pokłonu mędrców ze wschodu. Święty Jan Paweł II. Kiedy Jezus się narodził, Józef patrzy, nagle przychodzą do nich pasterze. Józef, który sam obserwował, kontemplował Jezusa, kontemplował Boga w swoim dziecku, nagle widzi, że to naprawdę działa. Przychodzą pasterze. Pasterze paśli trzody i nagle anioł przychodzi do nich i mówi: chodźcie do Betlejem i zobaczcie. I oni poszli, zostawili trzody, poszli i zobaczyli Boga. I potem jest napisane, że wrócili do swoich domów i wszystkim mówili, co widzieli. I mieli co mówić, ponieważ widzieli Jezusa. Ten tekst tak brzmi, że kiedy człowiek nie widzi Jezusa, to nie ma o czym mówić. To potem na Wigilii nawet trzeba wpuścić telewizor, żeby coś grało, żeby coś mówiło. Bo o czym mówić z tą żoną, o czym mówić z tym mężem? Tak się dzieje w niejednej rodzinie, kiedy nie mamy czasu, żeby patrzeć Bogu w oczy. Pasterze paśli trzody, noc spędzali z owcami. Łatwiej w pracy siedzieć niż z taką żoną. O czym tutaj rozmawiać po 30 latach małżeństwa? Łatwiej gdzieś tam w nocy stróżować sobie. I ci pasterze tak robili, ale kiedy zobaczyli Jezusa, już nie musieli wracać do tych trzód. Nagle wrócili do domów i wszystkim mówili, opowiadali swoje doświadczenie, bo widzieli Jezusa. A jeżeli pasterze się nawrócili, to znaczy, że możesz i ty, kiedy zobaczysz Jezusa, mówisz: o, bo pasterze, bo święci. Święci? Pasterze to był margines społeczeństwa w starożytnym świecie. Pasterzami wzgardzono. Byli równi celnikom, byli równi prostytutkom. Doszło nawet do tego, że pasterze, również i celnicy, i prostytutki, nie mogły płacić pieniędzy jako podatek świątynny. Nie mogli wrzucać do świątyni owej skarbony, do której wdowa wrzuciła dwa pieniążki. Nie mogli płacić na świątynię pasterze. Zamykam oczy i widzę hale, jakieś pastwiska, pasterze, fujareczki, muzyczka, o nie. Pasterze to był margines społeczeństwa i taka jest piękna bożonarodzeniowa niespodzianka, że jako pierwsi pasterze mogą zobaczyć Jezusa i się nawracają, bo wracają do swoich domów, wracają do swoich żon i wszystkim mówią o Jezusie. Ja nie mówię nic skomplikowanego. Spójrz jak Józef, spójrz jak pasterze, chociaż kilka minut w wieczornej modlitwie spójrz na Jezusa, na Jego ikonę, na Jego fotografię. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, jest napisane, że Adamowi i Ewie otworzyły się oczy, tylko na co im się otworzyły oczy? Bo to, na co mi ktoś otwiera oczy, mówi mi o tym, kim jest ten ktoś. Jak łatwo otwiera się oczy na ten świat, a jak trudno się otwiera oczy w kontemplacji na Boga. 3 minuty patrzę w telewizor i mówię: jeszcze! 3 minuty patrzę w oczy Boga i mówię: już nie mogę, dosyć! Spróbuj popatrzeć Jezusowi w oczy, chociaż kilka minut każdego dnia, a tak jak pasterze doświadczysz wielkiej mocy i tak jak Józef doświadczysz wielkiej miłości, nic wielkiego, po prostu wpatrywanie się w Boga, wpatrywanie się w ikonę Jezusa, w twarz, w krzyż. Kto przyciąga twój wzrok bardziej niż Chrystus? W co wpatrujesz się bardziej niż w Niego? Bo dla wielu ludzi wydaje się, że to nie problem, że patrzy się na drugiego człowieka, a Bóg to Bozia, co w kącie stoi, a sercem się obdarza drugiego. To nie jest dobre, bo Bóg wtedy nie jest pierwszy. Bądź jak Józef, wpatruj się w Jezusa i niech Jego oblicze będzie dla ciebie pierwsze.